Przed Wami krótka lista największych sukcesów Polski w koszykówce mężczyzn. Trzykrotnie sięgaliśmy po brązowy medal podczas Mistrzostw Europy. Dwa z nich wywalczyliśmy w latach 60., które były najlepszym okresem w historii polskiej koszykówki. Reprezentacja prowadzona przez legendarnego Mieczysława Łopatkę w ciągu 5 lat wywalczyła aż 3 medale mistrzostw, a jeden z nich, srebrny, po dziś dzień jest największym sukcesem reprezentacji. Cześć, z tej strony Keep The Beat, to jest kanał o koszykówce i jest mi bardzo miło Was wszystkich poinformować, chociaż pewnie już większość z Was wie, bo mamy dostęp do internetu, że od zeszłej niedzieli do tej listy sukcesów można dopisać kolejny, na który czekaliśmy, no tak licząc od ostatniego medalu, 52 lata. Kadra Polski zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata FIBA 3-on-3 World Cup. Can he win it? His first medal. He drives. He up fakes. He got Savage off his feet. And he hit the two. Unbelievable! Stało się to po wielkim rzucie Michaela Hicksa, który pod koniec meczu o trzecie miejsce przy JR-ze, ale w takim pozytywnym sensie, wymuszając w okrutnie cwany sposób faul przy arcytrudnej próbie rzutu zza łuku. Bonusowe dwa osobiste i cała sytuacja przerodziła się w akcję czteropunktową, w sporcie, w którym rzut liczy się za jeden lub maksymalnie dwa punkty. Niezła matematyka. To wielka chwila dla polskiej koszykówki, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie w stanie docenić ten sukces już teraz. Ale wszystkim niedosyconym mogę powiedzieć tyle, że wrócicie do tego momentu za kilka lat, kiedy koszykówka 3x3 już na stałe ugruntuje swoją pozycję, jeśli chodzi o arenę międzynarodową. Taką formę basketu przecież będziemy mogli oglądać już podczas najbliższych Igrzysk Olimpijskich, także... No wiecie, to już nie jest takie typowe, normalne granko w streetball. Ten sport przerodził się w zawodowstwo. A teraz uwaga, fragment edukacyjny. Szybkie wytłumaczenie, o co w tym wszystkim chodzi. Gramy 3x3 plus 1 rezerwowy. Punkty liczone są za 1 lub 2 punkty. Gramy do 21 punktów bądź 10 minut. To tak w wielkim skrócie. Faule są szalenie ważne, bo licząc od 7, każdy z nich to dodatkowe 2 rzuty wolne dla sfaulowanego. Co więcej, od 10 faulu drużyny sfaulowany oprócz tych 2 rzutów dodatkowo zatrzymuje posiadanie. Szybkie i proste wnioski. Po pierwsze, gra polega na rzucaniu trójek, ponieważ 3 to więcej niż 2, a w tym sporcie 2 to więcej niż 1. Punkty z załuku liczone są podwójnie. 2. Obrona jest bardziej fizyczna i sędziowie pozwalają na więcej, no bo wiecie, to jest cały czas gra na ulicy, na asfalcie, twarda koszykówka. Ale czasem warto jest odpuścić tej obronie, żeby pozwolić atakującemu na prosty rzut spod kosza. Wtedy tracisz 1 punkt. Jeśli go sfaulujesz, to będzie mieć dodatkowo 2 rzuty wolne. Średnio się opłaca. 3. I to jest najważniejsze, gra jest o wiele szybsza, wyczerpująca oraz katorżnicza dla organizmu. Gramy 3x3, nie 5x5. Mamy tylko 12 sekund na akcję, nie 24. Gramy na jeden kosz, nie na 2. Poza tym po straconym koszu nie masz jeszcze czegoś takiego jak czekowanie piły. Od razu akcja toczy się dalej. Gość, który zbierze piłkę po straconym, musi ją wycofać. Nie ma chwili wytchnienia. Efektem tego wszystkiego jest szybka oraz emocjonująca gra, chociaż kosztem jej efektywności, no i oczywiście też taka gra daje mniejsze pole do popisu w kwestii taktyki. Po prostu wszystko dzieje się zbyt szybko. To wciąż jest koszykówka, ale rządzi się innymi prawami. Polską kadrę reprezentowali Michael Hicks, Przemysław Zamojski, Marcin Sroka oraz Paweł Pawłowski. Na ławce trenerskiej zasiadł gracz 3x3 Piotr Ręgiel. W zeszłym roku w rozgrywkach World Cup Polacy zajęli 4. miejsce, w tym roku 3. Czekam na srebro za rok. Jak można ocenić tegoroczny występ? No cóż, na pewno znalazło się wielu, którzy oceniali kadrę przez pryzmat pierwszych 3 minut każdego meczu. A prawda jest taka, że praktycznie każde spotkanie rozpoczynaliśmy kiepsko. Wystarczyło wejść na czat przy transmisji na kanale FIBY, by zobaczyć, że kibicowanie rodaków kończyło się w momencie, gdy zaczynaliśmy od wyników rzędu minus 5. Trochę to słabe moim zdaniem, bo kibicować trzeba do końca, a 10 minut to naprawdę masa czasu w tym sporcie. Punkty sypią się tu gęsto i losy spotkania naprawdę szybko mogą odwrócić się na korzyść przegrywającego.
Podsumowując, w grupie wygraliśmy z Australią, Łotwą, Brazylią i zapewniliśmy sobie awans z pierwszego miejsca. W ostatnim spotkaniu z Japonią chłopaki wyszli rozluźnieni. Azjaci z kolei uruchomili sobie takeover z załuku i zaczęli sypać truje, w zasadzie to dwóje. Gonitwa pod koniec nie pomogła, no ale cóż, lepiej otrzymać kubeł zimnej wody w meczu o nic zamiast w meczu ćwierćfinałowym, racja? W każdym meczu najjaśniejszym punktem był Michael Hicks, który pozwalał sobie na festiwal palenia trój przez ręce do momentu, w którym zaczynał je trafiać. I choć momentami sam się urwałem do wrzasków, nie, co ty robisz, to podświadomie czułem się wyjaśniany, gdy te rzuty wpadały i przewaga Polski rosła. Widać było to w szczególności w meczu z Brazylią, kiedy to w jednej akcji Hicks wykonał move na obrońcy, który skojarzył mi się jednoznacznie z wywróceniem Wesleya Johnsona przez Jamesa Hardena. I can't miss two kisses on the wrist. Swish. I'm so fly. I'm so tight. My game is so right. Wykonałem filmową przeróbkę tych dwóch akcji, wrzuciłem zarówno na Face'a, jak i na Instagrama i taki mały viral się z tego zrobił. Film spodobał się Michaelowi i pewnie ten klip gdzieś tam musiał polecieć dalej w eter, ponieważ w meczu ćwierćfinałowym komentator użył tych oto słów, gdy Hicks miał szykować się do akcji. Two kisses on the wrist. Swish. Ćwierćfinał z Puerto Rico był trudny, początek nieskuteczny. Hicks nie trafiał, ale to, co wydarzyło się później, czysta walka, skupienie, determinacja. Punkty dorzucili Zamojski i Pawłowski, Hicks zaczął trafiać, dobra obrona zatrzymała Puerto Rico na zaledwie 14 oczkach i przechodzimy do półfinału. A półfinał był, nie ukrywajmy, tragiczny. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych nas wyjaśniła i w pewnym momencie było 18-1. Przegrywamy 8-22, głównie ze względu na końcowy run Hicksa. Najważniejsze, co teraz mogliśmy zrobić, to kompletnie zapomnieć o całym tym spotkaniu z USA. No co tu dużo gadać, trudno, nie pykło. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. W szczególności, kiedy gra się z drużyną, która pali wszystko przez ręce z załuku. Ciężko jest z czymś takim wygrać, prawda? Także przeganiamy wszystkie te demony wątpliwości i szykujemy się do meczu o trzecie miejsce. I w tym meczu mieliśmy zmierzyć się z Serbią, która w ciągu ostatnich 5 lat tych rozgrywek 5 razy meldowała się w finale, z czego 4-krotnie zdobywała złoty medal. Dodatkowo w ich szrankach gra najlepszy zawodnik rankingu FIBA 3x3, Dusan Bulut. To było ogromnie emocjonujące spotkanie. Końcówkę oglądałem na stojąco, no i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje. Ale po kolei. Mecz był bardzo fizyczny, a samych fauli było z początku więcej niż punktów. W połowie spotkania było zaledwie 5-4 dla Serbii, ale Polacy mieli już 6 fauli na koncie. Każdy kolejny to bonusowe rzuty wolne dla przeciwnika. Polacy wychodzili na dwupunktowe prowadzenie i Serbowie zaczęli grać jeszcze bardziej agresywnie, co skutkowało kolejnymi faulami. Trójki i rzuty wolne, gwizdki i trudne decyzje. Tak to wyglądało. Na kilkanaście sekund przed końcem wygrywamy jednym punktem, kiedy to Michael Hicks podejmuje, eufemizm, wątpliwą decyzję rzutową. Nie trafia, zostaje zblokowany. Kończy się to dwoma rzutami wolnymi dla Serbii, które zostały wykorzystane. Przegrywamy 15-14, ostatnie sekundy spotkania. Po czym dzieje się to? His first medal, he drives, he up fakes, he got Savage off his feet, and he hit the two! Brązowy medal dla Polski w koszykówce. Ostatni raz mieliśmy taki w rękach 52 lata temu. Gratulacje. Co również ważne, dzięki temu zwycięstwu reprezentacja załapie się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Walka trwa. I mogę chyba powiedzieć w imieniu wszystkich fanów, że chcemy więcej sukcesów i promocji koszykówki w Polsce. Do usłyszenia. Film powstał dzięki wsparciu patronów. Pozdrowienia dla patronów specjalnych: Cezarego, Adama, Krystiana, Kuby oraz Jacka. Cześć!